Siema, jeżeli materiał Ci się spodoba, to zostaw łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, bij też na G2, po mega kozackie promki na gierki, link oczywiście w opisie. Pozdro! O, Nowiński! Nowiński! To jest zawsze było smaczne, zdrowe! Biedronki, bo to pizzo na pewno nie było. A teraz to jest, bo wiesz. Dla widzów, którzy nie wiedzą, o czym mówimy, Sylwester odkrywa w wieku 20-10 lat, odkrywa takie rzeczy jak to, że jak jecie za dużo dziwnych rzeczy, to ty jecie. No i mi się chyba urosło trochę ostatnio. I że się brzuszek może zdrowić tak, po prostu. Ale wiecie, jaki sześciopak tu wjedzie za niedługo? Slot najpierw musisz zrobić. Ja czekam, stary, na tę twoją siłownię, bo ty już mówiłeś o niej. Ja już się zapisałem. Nie miałem kiedy, dawna. Nie miałem kiedy pójść, no widzisz. Jezus, dobrze, że człowiek zajęty. Ciekawe, czy mi się uda szybciej zapisać niż Sylwestrowi, a ja jeszcze muszę operację zrobić. Nie uda ci się. Nie byłem tego taki pewien, stylo. Ja będę. A ty w sumie, no ja już cię... Ty mnie wyprzedziłeś dużo wcześniej. No, no co, no nie mam kiedy na razie. Ale ja też tyle nie mam kiedy. No właśnie. Chodzi o... Nie, no Bonio. W gnoju! Jakie to jest niedotykowy, co gnoju? To samo zrobiliśmy. No wiem. Za mała prędkość u nas. Nie, to ja miałem za dużą. A my mieliśmy za małą. Zrzucić to ja parę kilogramów będę musiał za niedługo. Tak dalej pójdzie. Nie, no. Sylwester, wiesz co mi się wydaje? Jak tak sobie chodziłem, że tak musisz dotyka, zrobić, przerobić to coś. To, tak, no tak. Chodzi o to, że ty pewnie kilogramy ci się zgadzają i dalej jest mało, tylko kwestia z tego, że po prostu za dużo masz tkanki tłuszczowej. Plus jeden. Tak, no, to się zacznie się ta tkanka robić, tak, jakby, nie? No właśnie. Dlatego siłeczka i będzie koksą. No bo wiesz, na przykład mięso... Ty żeś! Mówię, dlatego siłeczka i będzie koks, no. No, to ty hantelki sobie w ogóle swój przywiozłem, to chłopaki. Musisz, Sylo, to ty musisz iść, to dobrze, to ty, Sylo, musisz iść. A ty nie miałeś tyle hantelków? No, przywiozłem sobie właśnie. Orzesz ty w dupę, nie! Miałem, ale nie tutaj. Spadłeś na sam koniec. Nie, tam jest strasznie długi punkt. O kurczę, jak tu wąsko. Jest śnieg i wiatrak i daleko punkt. Zagapiłem się do tyłu. Dobra. A to auto się da wyprowadzić jeszcze. Where checkpoint? Daleko, mówię. Haha, o jezu, no checkpoint jest naprawdę daleko. On jest naprawdę daleko, a ja wszystko, byłem tam w połowie na początku, kurde, i se spadłem, bo sobie jechałem na pełnej. Ale to ciuka, to jest proste, to co teraz robimy. Dobra. Tam potem to zrób. Kurczę, auto mi ucieka. A sam wiatrak podjechałem. Dokładnie o to mówię. Jeszcze śnieg. Śnieg. A wiadomo, że śnieg. Da się tutaj checkpointa zrobić na przykład? Dobra, jedziemy. Jezus Maria. Pa, robię to. Chyba ja to zrobił, ty. No i przestraszył. Równa się MC kwadrat. Dobra, jedź. Dobra. Dobra, zrobione. Jest jeden ty innych straszysz taką jazdą. Ale ja tym... Już się jadą. Tym sposobem to całą mapę przejechałem. Dobra, zrobione to. Ja to bez tak pierdnięcia, powiem ci, że to zrobiłem. Ja to jest... Aha, trzeba wyskoczyć, dobra. Polecam mutowanie na przycisk, jak chcesz się stwierdzić. Na co? Na przycisk. Jak co? No to jest to, co jak... używasz cały czas, jak cię nie słychać na mapach, a mówisz, że coś mówisz. Ale jak co? Co chcesz zrobić, Fiko? Że jak pierdzisz, to o Jezu, co się zepryknąć. Nie. Ale wyczyn. Normalne, że przecież jak masz dobry mikrofon, ci tego i tak ci ściągnie. Ty się... Syla już wie po prostu. A, to jak też tak chciałeś zrobić, tak? Tak, nie dało się. Co ci kła? Zależy jak masz ustawiony. No nie wiem, no u mnie nie byłoby no, opcji, że coś takiego było słychać. Nie, będzie nie, no ja jestem tu headem. No właśnie, jest, niezależnie od ustawień, no, jak masz dobry mikrofon, ci tego nie ściągnie. Jakbyś nie miał ustawionego, no, mikrofon nie powinien ci ściągać. Chciałeś skomentować, więc skomentowaliśmy. Z całego mieszkania dźwięku, tylko powinien ci ściągać jadome, dźwięk z twojej mordy, no. Faktu. Zamki te dwie. Do mnie to było gnoju, ty jeden? Do ciebie to było. No. Dobra. Łódkę i szmulę tam szczylu jeden. Jeden na jeden, ho, na gołej klasy. Pal gumec, chłopie. By mnie zamknęli za ciebie. Chłopie, patrz, kiedy się spotkali. Chłopie.
Za innego. Waga 7-7 się spotkajcie, panowie, słyszysz? Się spotkajmy w wieku najpierw, ty. Dobra, pyk. Oj, wieku... oj, najlepszy argumentum ad wiekum. No, tak, mocny argument. Nie, to ja wam proponuję, spotkajcie się w IQ. Spotkajcie się... O, to już, już wygrałem. W Warszawie, to najszybciej chyba. Spotkaliśmy się już, spotkaliśmy nie, się. A, też co spadłem. Nakopałem mu do dupy. Tak, chciałbyś. Nakopał cię do dupy, naprawdę? Nie, no. Tylko no. Powiedziałem do pani, że on jest dęciakiem, bo nie umie jeść i się nie naje widelcem. Tym, kto się wstydzi. Chryste na niebie. A mówiłem od razu, nie bierz pałeczek, bo się nie najesz. Bo ja tak samo, bym nie umiem tym jeździć, tym nie umiem posługiwać. Nie, ja bierz pałeczkę. Jeszcze ktoś, bo kto tam poszedł w sumie ćwikle, po też ktoś chce. No ja! Co? Powiedziałem do pani, że okay. Kolega sobie nie radzi, czy można prosić o widelczyk. Pani mi dała, no. Zaczęła się śmiać. A patrz, ale w ogóle Sylo to jest taki, że nie mógł po prostu poprosić o drugi widelczyk, tylko musiał tak. Jeszcze skomentować do pani, że kolega sobie kolegę, nie radzi. Można prosić o widelczyk, bo kolega sobie nie radzi z pałeczkami. I pani się uśmiechnęła ja i no. Chciał zarwać po prostu, no. Co nie, zarobić to może nockę co najwyżej. No, w grę komputerową. Nie. Czemu ja chcę to na pełnej wlecieć? A co? Nie, ja chciał, no tam, ja gdzie nie ma checkpointa tak naprawdę. Ażebyś spadł. Ażebyś nie. Tu na lekko. Debil jeden. W gówno wszedł na klocku Lego. D2. Jezus Maria. Nie dość, że w gówno, to na klocku Lego. No doleć ty kurwa! To? I... Pipo! Inzagi. Tyle tam się dusi ze śmiechu. Co się dusi. Fajnie Shepard to powiedział, zareagował, ty. No było śmieszne dla mnie. Tak wkurzający. No, Shepard, słyszysz, mógłbyś nawet streamy robić i chłop by przychodził, oglądał i by się śmiał. Robiłem, przychodził. O, wychamy! Tu było... A ta ściana? Ściana nie widziałem. A, to też. Ale my żeśmy nie spadli z niej. My z niej nie spadliśmy. No, myśmy się spadli z niej, no. Oho, ja na tyle mocno palnąłem, że... Boczek na pewnym speedzie sunął, bo chciał oszukać i nie wyszło, ty. No, a znaczy, powiem ci, nie taki pełny speed, ale na tyle, że mnie przód mi wyskoczył, nie? A, my, ja na pewno. Jakby... Powiem jak ćwiko zaraz. Żebyś nie dolecił. Nie będę tego komentował. Nie, no ja nie mogę na spokojnie podjechać w ogóle do tej części pierwszej, no. Chłopie, ja nie mogę po tym wąskim tak, przyjeździe przyjechać. Tu są długie te punkty na litość. Ta, a wiesz co jest najgorsze, że możesz mi z klika zrobić od nowa, trzeba jechać po tym. To jest w dupę jeża. To właśnie powiedziałem. Dokładnie o tym powiedziałem. Nie wiem, no ja tak, na tak, to tak. Robię ogólnie. Nie zestraj się na tej myszce. Ej, challenge, zróbmy następne nie. Mapy na miejsce. Nie. Challenge, rzutkaj mordę, albo mów mądrze. Fajnie i zabawnie. Challenge. Dobra, no już, challenge. No już, challenge ci go spalił, widzisz? Do końca. Ty coś Shepard powiedziałeś? Nie, nic nie słychać go było. Checkpoint? Gdzie? Nie. Checkpoint na a ja takiego nie miałem chyba. Pewnie go zeskipowałem i nie spadłem na nim. No może tak, a ja sobie wjechałem niefortunnie. O kurczę, pieczone. No to nie wiedziałem tego akurat. O nie, pociągi trzeba omijać. Tylo wjechał fortunnie po prostu, no. Pociąg trzeba wjechać, panowie na Wallride'zie. Przykręcić się jeszcze. Drugi stary, pociąg. Ja będę tam może za godzinę u was, więc... Dobra, panowie na... Zapraszam. Druga osoba sobie poczeka chwilę na myny. Dwa pociągi na Wallride'zie. Nie? To więc... gówno zasrane. Ej, kumacie, ile... Dobra, zatrzymałem się. Doleciałem z powrotem. Często, że nie było wcześniej checkpointa, to ze śniegu nie dolecą, nie dolecą. Jest, zrobiłem to. Wiatraki to są takie szybkie. I nie mam, i to jest powrót. Pierdziele. Wiatraki są tam totalną przesadą, moim zdaniem skromnym. Ten śnieg na końcu, to by go usunęli, że można było dolecieć na spokojnie. No, ale to jest w ogóle powalone ten śnieg, tutaj jeszcze te punkty, to jest w ogóle... Nie wiem, ten punkt był normalny. Jak chciałem tu przejechać. Cała trudność tego zasranego skilla, to jest haha, to daleko punkcik. Pseudo checkpoint w sensie. Checkpoint? Ha, no. Nie. Myślisz, że prawdziwy checkpoint? Nigdy w życiu. Nie. Not this time, bitch.
Dobra, czyli najlepiej w ogóle nie patrzeć, czy wjeżdżamy w checkpoint, tylko w ogóle nie spadać. Widzieliście, chłopaki, płatki z NAC-u? Nie widzieliśmy, ale słyszeliśmy już, no, że mówiłeś o tym. Ja o tym przecież powiedziałem. Tak, no to Shepard mówił. Przecież ktoś dopiero co o tym mówił dzisiaj. Ej, no żeście Biedronce do kupienia są. No tak, to już też było mówione. Jeszcze powiedz ktoś 10 zł, czy ileś tam. Ta dychy kosztuje, aż drogie trochę. Muszę do niej powiedzieć, że mi da za darmo. Ej, mutet, Shepard rób. No co, to wafla wypadła. To było, 4 razy trzeba było takie zrobić. No i teraz trzeba to samo zrobić. I nie ma punktów. No to jest najgorsze w tym. Nie. Nie ma checkpointika. Ja spadłem na trzecim raz, ciekła, więc luźno. Kurde, ten samochodzik tak średnio działa, co do tego. Tylko przyszedłeś ostatnio tą mapę z wiatrakami. Tam, co? RNG milion. Dobra, zrobione drugie, jeszcze raz. Dobra, ja muszę zrobić raz. Dobra. Na pewno i będzie już łatwiej. Będę wiedział już, jak mam zrobić. Dobra, będę znał metodykę, może. Michaś, powoli, skup się. Teraz cicho, bo luźno bardzo, tak? Trzeba? Szczylo? Ja pierdykam. Spokojnie. Spokojnie. No, też już mam, już, to już nie ma nerwu na pokładzie. Dobra, jest, raz. Ja już jestem blisko zawału, żeby nawet zaraz dostanę zawał, zaraz coś rozpierdolę. Co? Zniszczę coś zaraz, Shepard, co? Uspokoić? No nie może, ja tak samo bym zareagował, tylko ja kulturalny jestem, no. To w ogóle nie śmiesznie, że go jeszcze wzywałaś na dobrą sprawę. Mam repyk? Co? O, jeszcze! Olał to całkowicie! No, zbywaj Shepard'a w sumie. No tak. Jak? Bo nie jestem... No właśnie, no nawet nie zrobię tego umyślnie, więc... A nie wiem, co powiedzieć, zrobimy to! Ha! Zrobiłem punkt! Co Sylo robił myślnie? Oddycha? No, zrobiłem aktualnie, chłopie. No. A masz checkpointa? Udało się. Tak, mam checkpointa, że jadę dalej. Ja, mnie już naprawdę zalewa zimny pot. No, ale się udało, ten punkt był naprawdę ciężki. Źle. Piąty nie, no panowie, kiedyś to jeździliście godzinę na mapie momencie. I... A teraz 20 minut i chłopom jeszcze nic nie chce. Tak. Starość. Starość, bez kitu. Nie trafię. Staruchy. Dwa razy jeden punkt powtórzył, już nie wie, co się z nim dzieje. Trafię go przy tym komputerze. Bo kiedyś się udawało, teraz już się nie udaje. No, tak samo, wpadłem. Okej, okay, pełen spokojny chłopak. Do zrobienia. Tak było. No, ćwiko się nie denerwuje. Zrobiłem ten punkt, niby mam tutaj punkt zaliczony, że niby wszystko spoko, i tak się boję spadać, czy mi nagle nie cofnęło tam. To jest najgorsze. O, ja już zrobiłem, proszę bardzo, 3 piękne przejazdy z rzędu. No, dziękuję. Piękny jesteś, Piotruś. Jakżeś taki 3 piękne też, przejazdy zrobił. Dzięki. O, super, wow. Starłem z auto, lakier. Też dziękuję. Nie no. Spadłem od razu na podjeździe. To się musi tutaj... Pozdrawiam. I nie ma checkpointa, Sylo, tu. Dupę jeszcze zawiesić? A dobra, tutaj to luz. Ja się bałem, że mnie cofnie tam, wiesz, całkowicie do tych ram posranych. Nie cofnęło. Nie lubię tych wąskich przejazdów tym samochodem, no. Nie, to auto się trzyma elegancko, no łapie się jeszcze. Ono się łapie, ale ono też tak jakby od razu wystaje po prostu, ono jest szersze niż... Nie, no git jest. Niż to. Czy to będzie 6 raz, jak nie zaliczę tego punktu? Oj tak, tak, oj ale tak. Ale co ty, jaki ty masz problem? Nie mam pojęcia. No ty wiatraków nie może przejechać. No. Wiatrak na tym lodzie? Ta. Ja nie miałem problemu, że z tej rampy zjechać, ale wiatrak to easy już. Okej, okay, to zrobię. No, wiatrak też w sumie. Boczek tej za pierwszym razem przejechał teraz. Nie, no dobra, już myślałem, że fake checkpoint tam jest w ogóle. A jest normalny już? Tak, ale nie mogę dolecieć teraz. Drugi raz spadłem. Nie możesz w lewo skoczyć, Sylo, w razie... Jezus, to za szybko. Od razu. Nawet nie próbowałem tam. Ja pierdziele, no. O, nie, prr, Baśka. No i spadłem. Ty Baśkę woła, chłop. Prr, Baśka. Stój. Baśka miała fajny stream. Poka streama u Baśki. Daj mi linka i dla kolegi też, bo pytał. Niejednego streama zrobiła. Kolega pytał. Co się zgadzała? Co to za stream? Znowu ze spadłem.
Znowu się spadłem, no spadłem se i znowu spadłem. Daj donate'a, proszę mnie. Pietrek, odsłoń. Boże mój, Pietrek, odsłoń ten telewizor. Jak Gosia z Nefsy oglądała w TV, jej zasłaniałem, zawsze krzyczała: odsłoń mnie to, bo Nefsy lecą. Nefsy, tak mówię? Tak. Nie, to jest wizja artystyczna by Sylwester akurat, nie? Musi się pośmiać, więc... Ale wsiki lecą. A mogę wieczorinkę? Nie, bo Nefsy. Wydarzenia lecą. Zostaw. Zostaw. Czyli jeszcze tak było. Zostaw to. A jest punkcik. Dzielę. Dnia na mapa, żeby się... Nie, to mapa dobra. No, ma mapa koks. Mapa oddaje. Ale było parę punktów takich. I do mety, proszę państwa, jedziemy. No, ja tu nie mam jeszcze mety. Construction Corporation. Oby mniej takich. O nie, ale się odbiłem do takiej lampki czerwonej. Mapek. Nie, mapa przyjemna. Ręce jest okej. Kebaba na ostrym zrobił. O, o kebsika bym zjadł. No, głodny jestem, zjadłem takiego. Ostatnio. No i co? Ja też. Zostaw w drugą stronę, żebyś nie pojechał do mety od razu. Wiem, wiem, poczekam. Gratuluję. Nowiński, Construction Corp. No ty, Polak, nie? Tak, to Polak robił to. Polak w GTA. Bratak. A da się to podnieść? Bratan. Ha też nie działa tutaj. Hasta la vista. Totalnie mi się nie... Dobra chłopaki, to jest meta, więc ja czekam na was. No skończy po prostu ją, jak tobie się nie chce. Nie chcę. Czekać, kończy czy nie? Wjeżdżaj. No to wjeżdżam na metę. Jadę. Jest zesrana, twórca jest zesrana. Więc Nowiński, Construction Corp kończy ten wyścig. No.